Kolejne wydanie Panoramy Chodzieckiej, godzina 21. Paweł Hajman, gorąco Państwa witam i tradycyjnie zapraszam do tego, abyście najbliższe 90 minut spędzili Państwo wspólnie z nami przed telewizorami. Tradycyjnie przekonany jestem, że będzie warto. To oczywiście za sprawą najważniejszych i najbardziej istotnych informacji związanych z życiem regionu chodzieckiego. Dzisiejsze wydanie Panoramy Chodzieckiej będzie inne niż zwykle, a to za sprawą informacji, którym dzisiaj postanowiliśmy poświęcić zdecydowanie więcej czasu. Jakie to będą informacje? Odpowiedź na to pytanie już za kilka chwil. Raz jeszcze gorąco zapraszam Państwa do tego, abyście pozostali z nami. Zgodnie z obietnicą, dzisiejsze wydanie naszego programu rozpoczynamy od kolejnej wizyty w chodzieckim punkcie adopcyjnym dla zwierząt. Mowa tym razem o kolejnym czworonożnym naszym przyjacielu, który trafił do tego miejsca. Po głosach od naszych telewidzów, które dotarły do nas po emisji materiału i rozmowy z Iwoną Kostrzewą-Lewińską, czyli opiekunem chodzieckiego punktu adopcyjnego dla psów, to miejsce postanowiliśmy odwiedzić raz jeszcze. Okazuje się, że problem czworonogów jest bardzo złożony. Mamy dzisiaj apel do wszystkich naszych telewidzów, aby do tego punktu nie podrzucać swoich czworonożnych przyjaciół. Jednak taka sytuacja zdarza się nagminnie. Naszym telewidzom, Panoramy Chodzieckiej, obiecaliśmy regularne wizyty w chodzieckim punkcie adopcyjnym dla zwierząt. Oczywiście w tej obietnicy staramy się wytrwać. Kolejne nasze spotkanie, dzisiaj specjalny apel, prawda? Znaleźliśmy psa i poszukujemy właściciela. Tak, witam serdecznie. Chcę zacząć właśnie od psa. W zasadzie to jest to suczka, która została znaleziona w Chodzieży w tym tygodniu przy ulicy Żeromskiego. Jest to pies bardzo zadbany. Z wyglądu troszeczkę jest to mieszanka z owczarkiem. Pies ma obcięte paznokcie, jest ładnie wyczesany, lubi być czesany. Naprawdę ta sunia jest zadbana i jakoś nikt po prostu do tej chwili, a już tydzień się kończy, nikt się po nią nie zgłosił. Więc apeluję, aby właściciel, który no na pewno zauważył, że jego psa nie ma w domu, żeby po prostu do nas się zgłosił i ją odebrał. Mamy nadzieję, wierzymy, że nie jest to celowe działanie, a po prostu przypadek i zrządzenie losu, prawda? Ja powiem tak, ja też mam taką nadzieję, chociaż w tej chwili bardzo dużo psów jest wyrzucanych, znowu podrzucanych. Zaczęły się cieczki, zaczęła się bieganina psów za suczkami i odwrotnie. I myślę też, czy czasami ta suczka nie przyleciała gdzieś do nas z okolicy. Bardzo dużo psów przylatuje z okolicy Słomek, Słomki, Rudki, Mirowo, Strzelce, takie rzeczy. No może ktoś tam po prostu zagubił swojego psa, może przyleciała ona do Chodzieży i może dzięki temu, że zostanie tutaj pokazana, może właściciel się znajdzie. Właśnie pamiętajmy o tym chodzieckim punkcie adopcyjnym. Warto to miejsce odwiedzać nie tylko w poszukiwaniu czworonożnego przyjaciela, ale także w sytuacji, kiedy nasz bliski członek rodziny po prostu czworonożny gdzieś zaginie. Pani Iwono, pewnie wiele mówiliśmy już o tym, że pies to ogromna odpowiedzialność. Wspominaliśmy także o tym, jak na jakich zasadach trafiają tutaj zwierzęta. Myślę, że możemy w dalszym ciągu naszym telewidzom obiecać już dzisiaj, że w przyszłotygodniowym wydaniu Panoramy Chodzieckiej pokażemy kolejne psy, które szukają rodziny po prostu. Tak, oczywiście. I myślę, że im więcej będziemy pokazywać, im więcej będziemy naświetlać takie sprawy psie, sprawy zwierzęce, tym bardziej może do ludzkiej świadomości, do ludzkich serc dotrze to, że zwierzę to nie jest przedmiot, że to jest też stworzenie, które czuje, które kocha, które w momencie, kiedy zaginie, czuje się bardzo zagubione, nieszczęśliwe. No i to chyba na tyle. Obietnicy złożonej naszym telewidzom związanej z tym, że ten punkt adopcyjny będziemy regularnie odwiedzać, zamierzamy dotrzymać. Cóż, chciałoby się powiedzieć do zobaczenia po raz kolejny w tym właśnie miejscu. Pewnie wymarzoną przez nas sytuacją byłaby chwila, kiedy chodziecki punkt adopcyjny przestałby istnieć z powodu braku hotelowych pensjonariuszy. Sytuacja jednak i życie okazują się zupełnie inne. Prywatyzować czy też nie? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi wspólnie z rodzicami najmłodszych mieszkańców Chodzieży kilkanaście miesięcy temu. Okazuje się, że chodzieckie przedszkola po prywatyzacji funkcjonują i chyba mają się dobrze. Dzisiaj rozmowa z burmistrzem Chodzieży Jackiem Gurszem w jednym ze sprywatyzowanych przedszkoli, a już za tydzień rozmowa z rodzicami. Liczne zebrania, rozmowy i spotkania z rodzicami najmłodszych mieszkańców Chodzieży. Tak jeszcze kilka miesięcy temu, chwilę przed prywatyzacją przedszkoli, przekonywał do niej zainteresowanych burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. Sprywatyzowane przedszkola jednak funkcjonują i na pierwszy rzut oka chyba spełniają oczekiwania rodziców i najmłodszych.
Czy wszyscy skorzystali na prywatyzacji, czy są osoby niezadowolone? O to postanowiliśmy zapytać burmistrza Chodzieży Jacka Gursza. Dzisiaj rozmowa z gospodarzem miasta, a już za tydzień spotkanie z rodzicami najmłodszych. Takiej rozmowy w Panoramie Chodzieskiej z pewnością jeszcze nie było. Nie myślę o spotkaniu z burmistrzem Chodzieży Jackiem Gurszem, ale o miejscu, w którym się znajdujemy. Odwiedzamy dzisiaj z naszą kamerą jedno z chodzieskich przedszkoli. Kilkanaście miesięcy temu, drodzy Państwo, mieszkańców Chodzieży, naszych telewidzów zarazem, pytaliśmy o to, czy warto prywatyzować chodzieskie przedszkola. Czy odpowiedź uzyskamy dzisiaj na to pytanie? Pewnie do końca nie. Ale rzeczywiście te przedszkola w Chodzieży, wydaje się, radzą sobie znakomicie. Przykładem na prawdziwość tej tezy niech będzie chociażby ta wyjątkowa przedszkolna łazienka. Panie burmistrzu, gorąco witam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Faktycznie z bardzo nietypowego miejsca, ale miejsce prosiłem pana redaktora, aby wybrać z jednego powodu. Kiedy prowadziliśmy akcję przekonującą do tego, że prywatyzacja przyniesie dobre skutki, jednym z argumentów wysuwanych przez grupę rodziców był fakt, że posiadają informacje, że w prywatyzowanych przedszkolach w kraju jest tak źle, że nawet nie ma w toaletach papieru toaletowego. Pamiętam, mnie bardzo śmieszył wtedy ten argument, natomiast niektórzy go przyjmowali. Celowo pomyślałem, że właśnie dzisiaj pokażemy, jak zmieniają się przedszkola przez pryzmat chociażby tej łazienki, bo jest to łazienka wyremontowana przez osobę, która prowadzi to przedszkole już po okresie przeobrażenia, po reorganizacji. Zresztą ta łazienka to jest tylko przykład jeden z wielu na to, jak przedszkola zmieniają się wewnątrz, na zewnątrz, jak po prostu widać gołym okiem te efekty prywatyzacji, bo powiem Państwu szczerze, że myślę, że samorządu nie stać byłoby na takie cudeńka, które powstały tutaj. Zresztą pomysł jest fantastyczny, bardzo ciekawy. Zresztą Państwo, zresztą widać to pewnie na obrazie. Ale ja bym chciał powiedzieć o tym, co zyskał samorząd, co zyskaliśmy wszyscy razem w kontekście chociażby finansowym. Trzeba oczywiście całą prywatyzację rozpatrywać w wielu aspektach, natomiast ten aspekt finansowy dla nas, dla samorządu był bardzo istotny. W 2012 roku dopłaty do oświaty z naszych miejskich pieniędzy wynosiły ponad 7 milionów złotych, dokładnie 7 milionów 200. Dzisiaj w roku 2014, półtora roku po reorganizacji, dopłacamy 4 miliony 400. Oczywiście ta różnica wynika nie tylko z reorganizacji przedszkoli, ale z różnych innych działań podjętych przeze mnie, przez samorząd, przez Radę Miejską, związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszego miasta. Zyskujemy ponad 2 miliony złotych rocznie i tak jak już Państwu wcześniej wspominałem w czasie któregoś z wywiadów, między innymi te pieniądze trafią w tym roku na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3, gdzie już ogłosiliśmy przetarg, gdzie pod koniec lutego dojdzie do wyboru firmy, która już w marcu powinna przystąpić do pracy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. Już powiedzmy naszym telewidzom, myślę, że warto przypomnieć, gdzie tutaj leżą oszczędności. Stracili nauczyciele, pracownicy tych placówek oświatowych, o tym my musimy mówić, bo te oszczędności wynikają właśnie z tego, że zmieniła się forma ich zatrudnienia, prawda? Tak, do tej pory oni byli zatrudnieni na tak zwanej karcie nauczyciela, w tej chwili są na umowę o pracę. Zresztą podkreślałem to, że już na samym początku, że na pewno tutaj nauczyciele stracą sporo, żeby nie powiedzieć najwięcej. Też cały system finansowania oświaty dzięki tym przeobrażeniom, dzięki tym działaniom uległ wielu zmianom. Pomimo tego, że spada liczba dzieci na przykład w szkołach podstawowych i w gimnazjach, a co za tym idzie, mniej pieniędzy uzyskujemy od państwa. Kolejnym przykładem, który pokazuje, że zyskaliśmy finansowo, jest fakt, że do tej pory w chodzieskich przedszkolach, do tej pory przed przeobrażeniem, przebywało około 70 dzieci z ościennych gmin.
No, kiedy dziecko rodziło się, wiadomo, że w gminach nie było tyle miejsc, co w mieście, w przedszkolach, więc rodzice meldowali dziecko u cioci, babci, u znajomych i to dziecko mogło korzystać z naszego przedszkola. Oczywiście, ja tego nie wypominam tak jak negatywnie, no taki był system, tak można było zrobić. Natomiast ościenne gminy za to nam nie płaciły. W tej chwili, kiedy te dzieci znajdują się w przedszkolach niepublicznych, my występujemy, mamy prawo występować dopiero teraz do gmin o refundację pobytu kosztów dzieci w przedszkolu. Taka kwota, która w tej chwili pokazuje w ciągu roku, sięga około 400 tysięcy złotych. To są pieniądze, które płacą nam gminy zewnętrzne za to, że ich obywatele, dzieci są w naszych przedszkolach. Tych niepublicznych. Panie burmistrzu, myślę, że warto jeszcze wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Do tej pory był ogromny problem z miejscami w przedszkolu. Dzisiaj tych miejsc mamy w nadmiarze. To kolejny, myślę, sukces tej reorganizacji. Ja do dzisiaj pojąć nie mogę, jak to się stało faktycznie. Kiedy prowadziliśmy 4 przedszkola publiczne, brakowało około 80 miejsc w tych przedszkolach. Teraz, kiedy są przedszkola niepubliczne, mam sygnał, że jest jeszcze około 80 miejsc wolnych. Być może wiąże się to też z tym, co w czasie przeobrażeń, przeorganizacji, co sygnalizowałem, to, że postępująca ilość powstających przedszkoli prywatnych może w końcu doprowadzić do tego, że któreś z przedszkoli państwowych będziemy musieli po prostu zamknąć. To już był jeden z argumentów używanych przeze mnie i faktycznie w tej chwili mamy nie tylko te 3 przecież przedszkola, które powstały z naszych przedszkoli miejskich, ale jest już, można powiedzieć, cała sieć przedszkoli niepublicznych i innych punktów, które przyjmują dzieci. Tam my też dofinansowujemy, oczywiście mamy taki obowiązek, ale ta sieć jest tak szeroka, że Chodzież stała się miastem jednym z niewielu, gdzie mamy dzięki tym przeobrażeniom, dzięki powstawaniu tej sieci nowych przedszkoli niepublicznych, taką sytuację, że nie ma problemów z dostaniem się do przedszkola. Zresztą myślę, że warto dzisiaj skorzystać z okazji i powiedzieć, że już zaczynają się zapisy do wszystkich typów przedszkoli, łącznie również do naszego publicznego na ulicy Rejmonta. Zachęcam wszystkich Państwa do śledzenia informacji w prasie, na stronach internetowych, bądź też w przedszkolu publicznym, jeżeli ktoś jest zainteresowany umieszczeniem tam dziecka. Jeszcze jeden ważny aspekt, który mi się teraz nasunął, kwestia też poruszana przez grupę osób, które nie wierzyły, że ta reforma może się udać i może przynieść dla miasta pozytywne efekty, to fakt utrzymania cen. Przecież też argumentem było to, że argumentem rodziców, że będzie to koszt 600-700 zł, na którego na taką kwotę przecież w mieście mało kogo będzie stać. Jak Państwo się orientujecie, ci, którzy przyprowadzają dzieci do niepublicznych przedszkoli, to doskonale to potwierdzą, że ta kwota jest taka sama, jak była i wynosi około 240 zł. Zastanawiam się jeszcze za pobyt dziecka, bo tutaj jeszcze musimy powiedzieć, że mówię o kwocie bez wyżywienia. Dlaczego wszystkie przedszkola w takim razie nie zostały sprywatyzowane? Jedno nie dosięgło tych zmian. To znaczy, my też musimy zapewnić pewien poziom usług dla jako gmina. To jest jeden z obowiązków. Po drugie, nie liczyliśmy, że to przyniesie takie dobre efekty. I myślę, że tutaj to jedno przedszkole pokazuje, że to był też dobry wybór, że możemy zagwarantować miejsca dla tych osób, które po prostu nie są zainteresowane posyłaniem dzieci do przedszkola niepublicznego. Reorganizacja chodzieckich przedszkoli, panie burmistrzu, budziła wielki niepokój przede wszystkim wśród rodziców najmłodszych mieszkańców Chodzieży, ale gdybyśmy zajrzeli do sąsiada, do przecież nie tak daleko odległej Piły, tam wyglądała ta sytuacja trochę inaczej, jeżeli dobrze kojarzę te wydarzenia, bo takie przedszkole, to nie ukrywajmy, znakomity sposób na biznes. Dla miasta? Dla miasta, dla przedsiębiorcy, który podejmie się takiego wyzwania, prawda? Pewnie tak, ja nigdy nikomu niczego nie wyliczałem, natomiast czy to jest biznes, trudno powiedzieć. Jeżeli powiem tak, są inne możliwości, które i cieszę się, że ten pieniądz, który zostaje w przedszkolu, nie jest konsumowany w inny sposób, tylko po prostu jest tutaj, pozostaje w budynku, które trzeba też wyraźnie powiedzieć, to są budynki nadal miejskie. One są tylko wydzierżawione na pewien okres, natomiast
cała infrastruktura związana z remontami, cała ta historia ze zmianą otoczeń przedszkoli. Ja myślę, że tak naprawdę będziemy to mogli tak bardzo mocno i dobitnie zobaczyć gdzieś tak za 2-3 lata, kiedy przede wszystkim zmieni się otoczenie przedszkoli, bo nie każdy przecież przychodzi tutaj do przedszkola, nie każdy przychodzi do wszystkich przedszkoli, więc ta świadomość tego, jak się przedszkola w środku zmieniają, jak są zainwestowane te pieniądze, że one nie są przejadane, nie są konsumowane przez tutaj zarządzających, tylko po prostu przeznaczane są na podnoszenie tutaj jakości, na zwiększanie atrakcyjności przedszkola, jeżeli chodzi o program, o wydłużenie czasu pracy, o to wszystko, co przede wszystkim jest skierowane dla dzieci, dla rodziców. Powstała też konkurencja, no nie ma co ukrywać, proszę Państwa. Wiadomo, że ktoś, kto będzie się decydował na wybór przedszkola, będzie się nie tylko, powiedzmy, umiejscowieniem danego przedszkola w mieście, ale też ofertą. Przede wszystkim ofertą, bo która stała się dużo bogatsza, bardziej ciekawa, a to tylko dlatego, że do tej pory takich możliwości w przedszkolach publicznych, miejskich nie było takiej możliwości. Chociażby to, że możemy dziś odebrać dziecko po godzinie 17, to dla wielu rodziców jest też bardzo wygodne, bardzo pomocne, no bo do tej pory trzeba było szukać tam o tej 15 kogoś, kto dziecko albo odbierze, jeżeli pracowaliśmy dłużej. W chodzieckich przedszkolach miejsc coraz więcej, tylko jakoś dzieci brak, panie burmistrzu. Tutaj apel do mieszkańców chodzi, że pół żartem, pół serio, ale okazuje się, że burmistrz wspólnie z Radą Miejską także mają pomysł, aby temu zaradzić. Pan redaktor dzisiaj wywołuje ten temat, mamy walentynki, nagrywamy ten program 14 lutego. Być może to też jest takie puszczenie oczka do mieszkańców Chodzieży. Ale faktycznie bardzo mocno mnie zależy na tym, żeby promować życie rodzinne, promować to, co się dzieje w rodzinach. I wiele ostatnich naszych działań właśnie jest ukierunkowanych na to, żeby zwrócić uwagę na to, że jak ważna jest atmosfera w rodzinie, jak ważna jest to, ile czasu spędzamy z dziećmi, ile uwagi im poświęcamy i ile czasu wspólnie spędzamy na przykład nie tylko w domu, ale również na zewnątrz. Stąd też pomysł wprowadzenia w Chodzieży tak zwanej karty dużej rodziny. Pomysł polegający na promowaniu rodzin, które składają się z takiego schematu 2 plus 3. Otóż wiadomo, że dzisiaj takim standardem, taką wyjściową jest model rodziny składający się z dwóch dorosłych i teoretycznie jednego bądź też dwójki dzieci, co też ostatnio jest rzadkością, stąd takie nasze działania, które mają, no może powiem tak, nie, że do tego, żeby zachęcać do zakładania licznych rodzin, ale do tych, żeby pokazać, że promujemy i pomagamy tym rodzinom wielodzietnych, których mimo wszystko jeszcze jest ponad 1000 w naszym mieście. Stąd też wprowadzamy tak zwaną kartę dużej rodziny. To jest taki wzór takiej karty, którą będziemy wręczali osobom, które zgłoszą się do Urzędu Miejskiego i udowodnią, że mają, że ich rodzina składa się tam z tego modelu 2 plus 3. Za tym pójdą jakieś profity w postaci pewnego rodzaju ulg. Ulg 50% za korzystanie z naszego kina, z naszego basenu, ulg w komunikacji miejskiej, które już zostały zastosowane, ale myślę, że to, co najbardziej naszych mieszkańców, tych, którzy mają takie rodziny, zadowoli, to kwestia 20% zniżki w tak zwanej opłacie za śmieci. I tutaj też mam taką gorącą prośbę do wszystkich przedsiębiorców, usługodawców, do tych osób, które prowadzą jakąś działalność. Myślę, że to karta dużej rodziny może być też takim powodem do tego, aby tworzyć sobie sieć stałych klientów, co też jest takim ukłonem czy powiązaniem tej sprawy karty dużej rodziny dla naszych chodzieckich przedsiębiorców, usługodawców, aby tworzyli też system zachęt do tego, aby dana rodzina była związana w jakiś sposób z moim czy twoim biznesem. Tutaj oczywiście nie mam sugestii co do tego, żeby dawać, nie wiem, 50% może zniżki, ale na przykład jeżeli idziemy do fryzjera, no ten fryzjer w moim przypadku jest takim przykładem może nietrafionym, ale jeżeli do fryzjera czy trafiamy całą rodziną w piątkę, korzystamy z jakiegoś tam rabatu, nie wiem, 5, 10, może nawet większego
to wiążemy się z danym właścicielem zakładu, wiążemy się z miejscem, zostawiamy pieniądze w chodzieży. Tak samo jeżeli chodzi o to, jeżeli uda się namówić nam handlowców, tych na co dzień sprzedających te podstawowe produkty, po które udajemy się właściwie codziennie, czyli chleb, mleko, wędliny itd., itd., że być może trafią do tego Kowalskiego tu gdzieś tam na rynku czy w okolicach rynku, ale do chodzieckiego przedsiębiorcy, a nie do marketu czy poza granice miasta, że spróbujemy tak prowadzić taką działalność wspierającą się wzajemnie. Ja daję rabat, ale ty zostawiasz swoje pieniądze u mnie i tworzymy razem taką pewną sieć powiązania miejscowego. Stąd też apel do tych wszystkich przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani udzielaniem ulg na tak zwaną kartę wielkiej rodziny. Każdy, kto dostanie taką kartę, będzie musiał się z nią poruszać, żeby skorzystać na przykład z tych rabatów, o których mówiłem, będzie musiał taką kartę okazywać. Natomiast będziemy też specjalnie oznakowywać miejsca, punkty usługowe, handlowe, te, które, gdzie te karty będą respektowane, gdzie będą pojawiały się jakieś ulgi specjalnymi naklejkami, także ten system będzie widoczny. Czyli z jednej strony proszę już od dzisiaj, aby rodzice, przedstawiciele tych rodzin, które składają się z tego modelu 2 plus 3, bądź tam jeszcze inne rozszerzenia, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawne i na przykład rodziny zastępcze, aby ten system zaczął funkcjonować, muszą się Państwo do nas, do Urzędu Miejskiego zgłosić, po taką kartę wypełnić specjalny wniosek, będziemy przydzielali tą kartę. A z drugiej strony przedsiębiorców chcących o to, aby znaleźli się na liście, lista będzie promowana, też publikowana i reklamowana przez nas, aby też zgłaszali taki akces do tego, że będą chcieli przystępować do tej karty wielkiej rodziny, aby mogli z ten system zachęt dla mieszkańców, posiadaczy tej karty tworzyć. To już też zapraszam do Urzędu Miejskiego. Panie Burmistrzu, za możliwość tej rozmowy, możliwość tego spotkania w tym wyjątkowym i bardzo ważnym miejscu serdecznie dziękuję i chyba będziemy pomału już kończyć, ponieważ łazienka jest potrzebna najmłodszym. Tak, oczywiście mamy tego świadomość. Też tutaj słyszałem, że dzieci się już dobijają. Przepraszamy, że zajęliśmy to miejsce, ale tak jak powiedziałem, wybór był celowy. Z jednej strony, żeby pokazać, że ten papier toaletowy jest, że przedszkola funkcjonują, się rozwijają, stają się coraz piękniejsze, coraz bezpieczniejsze, bo dzisiaj widzieliśmy, jak wchodziliśmy, montowany system alarmowy i monitoringu wewnętrznego. Także mogę powiedzieć, że z punktu widzenia miasta reforma się udała i przynosi wymierne efekty, bo jeżeli dzisiaj przeznaczamy w tym roku 2 miliony złotych na salę w Trójce, To są pieniądze, które kiedyś dawaliśmy na to, żeby utrzymywać całą naszą oświatę, a dzisiaj możemy je inwestować i to w następnych latach będzie też przeznaczane na to, czego oczekujemy wspólnie. Być może na drogi, ale jeszcze w oświacie też dużo do zrobienia, więc na pewno będziemy to przeznaczali. Następne lata to okres nowego finansowania unijnego, gdzie duży nacisk będziemy starali się położyć na termomodernizację i odnowę naszych budynków, tych oświatowych, ale również tych użyteczności publicznej, gdzie być może te pieniądze będą stanowiły tak zwany wkład własny, aby móc pozyskać jeszcze większe, konkretne kwoty na upiększanie, ale też udoskonalanie naszych obiektów. Czy podjęte kroki związane z prywatyzacją chodzieckich przedszkoli były słuszne? Pewnie w dzisiejszym wydaniu Panoramy nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie, a najlepiej na nie odpowiedzieć już w przyszłości będą mogli rodzice najmłodszych mieszkańców chodzież. W dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieckiej przenosimy się do wnętrz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tym razem za sprawą kolejnego autorskiego spotkania mieszkańców chodzieży w minioną sobotę odwiedził profesor Jan Drzewiecki. Spotkanie, które odbywało się we wnętrzach czytelni Chodzieckiej Miejskiej Biblioteki, poświęcone w całości było chodzieckiej porcelanie. Kiedy rozpoczęlibyśmy wędrówkę śladami historii chodzieży, z pewnością na samym jej początku natknęlibyśmy się na porcelanę. Właśnie temu zagadnieniu poświęcone było ostatnie autorskie spotkanie we wnętrzach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży. Witam serdecznie wszystkich. Cieszę się, że pomimo tej pogody dzisiejszej, nieciekawej, tylu Państwo przyszło tutaj, żeby się z nami spotkać. Spotykamy się w ramach projektu Ceramiczny Street Art, który zaczął działać w miesiącu, Krysiu, podpowiedz mi, w którym miesiącu, chodź tu do mnie, wspomnij mnie. Kiedy zaczęliśmy działać?
My od listopada tak praktycznie, a od czerwca byliśmy już, w czerwcu tak. Byliśmy w Warszawie. Tak, jest to projekt dotowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EU. Droga do zdobycia tych pieniędzy była długa, ponieważ przeszło 800 projektów, przeszło tylko 30 parę, i w tym nasz, także taki nasza własna satysfakcja. I na czym on polega? Wspominamy chodzież, tą chodzież wcale nie taką dawną, bo tą, którą pamiętają nasi seniorzy, ponieważ jest to działanie międzypokoleniowe. Spotykamy się z seniorami, jak i z młodzieżą. Młodzież też tutaj jest, która z nami uczestniczy. Dziewczyny, pokażcie się. Spotykamy się, aby sobie niektórzy poprzypominali, a inni dowiedzieli się, jak ta nasza chodzież kiedyś wyglądała. I przy tych opowieściach lepimy z gliny różne rzeczy, które mają przypomnieć nam o istnieniu czegoś, czego już dzisiaj nie ma w różnych miejscach chodzieży. To, co to jest, jak to będzie wyglądać, to się wszystko okaże na wiosnę, ponieważ na wiosnę będziemy z tym wychodzić w przestrzeń miejską. Już w kwietniu myślę, że wyjdziemy z pierwszą pracą w naszą przestrzeń miejską i wtedy Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć naszą pracę. A dzisiaj w ramach tego projektu zaplanowaliśmy takie spotkanie przypominające tą naszą ceramikę, ponieważ projekt ceramiczny Street Art, on się cały czas wokół tej porcelany, ceramiki, wokół tego kręci, ponieważ to jest coś takiego bardzo znaczącego dla miasta, dla historii, chodzież, jak to już któraś z Państwa wspomniała, dzięki tej ceramice ludzie wiedzą, gdzie ta chodzież jest na mapie. I dzisiaj mamy spotkanie zaplanowane z profesorem Janem Żywieckim. Akademii Sztuk Pięknej we Wrocławiu, który również jest związany trochę. Może wejdę w słowo. Emocjonalnie. Myślę, że... Ponieważ 10 lat spędziłem w chodzieży i moje ślady, jak gdyby początki w związku z ceramiką łączą się od 1961 roku, po czym zacząłem, bo zostałem zatrudniony w porcelicie, żeby nie mylić tego, w 1964 roku, w tym roku mija 50 lat. Pracy. Potem przeszedłem do pracy na uczelni i krok po kroku przechodziłem. Także oprócz tego, że znam to, ponieważ moim tematem pracy habilitacyjnej była ceramika chodzieska. Zbierałem w roku 2002 do 2005 materiały. W Krakowie, w Warszawie, w muzeach, robiąc kwerendy. Jak również w Pile, oprócz tego w Archiwum Państwowym w Pile. No i na aukcjach internetowych jeździłem na targi staroci, zbierając te materiały. I to tyle może na wstępie. Skończyłem zawodową szkołę o profilu ceramicznym. Potem pracowałem na, jak mówiłem, na dwójce, czyli w porcelicie do 64 do końca i pod koniec 64 roku w grudniu przeniesieni zostaliśmy do Trójki. Na Trójce pracowałem do przerwy, którą miałem z wojskiem i w międzyczasie ukończyłem technikum mineralne dla pracujących, które było tutaj na byłej Zawadzkiego i następnie odbyłem służbę wojskową, wróciłem i pracowałem w porcelanie potem jako mistrz oddziałów i modelarnia, wytłaczarnia wyrobów elektrotechnicznych, piecownia. Skończyłem karierę na podstawowym dla tej wytwórni dziale, jakim była szlamownia. No i to były fajne przygody również z pracownikami, że przychodziło się na trzecią zmianę, była to praca bardzo dziwna. Czy na drugą zmianę, przychodziłem, nagle portier dzwoni do mnie, mistrzu, niech pan przyjdzie, pracownik przyszedł do pana. Zachodza pracownik na nogach, nie mogę, no to idź do domu. Ja wiedziałem, że fartuszek mój biały rzucam i siadam razem z pracownikami do prasy i
walimy te tony tej porcelany, żeby na jutro była produkcja. Tak to mniej więcej w tym okresie wyglądało. Ponieważ przyjeżdżali studenci tutaj na praktyki, ja z nimi bardzo dobry kontakt miałem i się dowiedziałem, że jest na uczelni stanowisko nauczyciela zawodu, tak zwane. Nauczyciela zawodu, który prowadził studentów w realizacji własnych modeli, form. No i tak to się zaczęło. Potem przyjeżdżałem sporadycznie od czasu do czasu jako opiekun praktyk w odzieży. Mniej więcej co 2 lata, choć jeździłem również po wszystkich zakładach w Polsce, które wtedy istniały. W tej chwili mamy 5 czy 6 zakładów, to jest wszechno z naszej ceramiki. Ale o tym Państwu opowiem później, może. Niech dokończę. W sumie my tutaj jako koordynatorki to tyle mamy do powiedzenia. Także dziękuję bardzo. Proszę Państwa, moją podróż zaczynam tak trochę przez 3 wieki. Koniec XIX, XX, no i wejdziemy w XXI, może też tam jakimiś przykładami, które mam. To jest zakład porcelany, który powstał w 1897 roku. Był to najnowocześniejszy zakład porcelany w Europie, no ale czas. No to jest stary Kolmar z ciuchcią, to jest zdjęcie z okresu, na pewno tak wygląda, bo trudno mi powiedzieć, ale po pierwszej wojnie światowej, może w trakcie pierwszej wojny światowej, no na pewne rzeczy nie jestem w stanie odpowiedzieć z dokładnością co do daty powstania. Nie wiem, czy tu jeszcze następne jakieś mamy. Mamy widok ogólnych odzieżyc. Na pierwszym planie są zakłady fajansu. No, to ja mam jeszcze takie coś. Tu są zakłady fajansu Mańczaka. Tam te zawodowe to są również związane z zakładem Mańczaka. Magazyny, shopy jakieś. To już jest. No i ostatni z tej takiej, to jest pierwszy, jedno z niewielu zdjęć starego drewnianego mostu na Bolenicy. I to jak gdyby może tak, te kilka zdjęć mam więcej, ale nie chcę powiem Państwa zanudzać jak gdyby, bo mam kilkadziesiąt zdjęć z tej serii starej odzieży. Natomiast miasto jak gdyby wzmianki powstało w 1403 roku, plebanem był wtedy Wawrzyniec, natomiast właścicielami zamku, czyli fabryki późniejszej fajansu, byli po kolei. Pierwszym był Trojnar z Łękna, następnie Potulicy, Grudzińscy, Hebu, Dżymałowie. Ostatnim był hrabia Otto von Kingsmark od roku 1848 do 1890. Kiedy to prawa do własności zostały wykupione, bo takie dziwne układy. Miasto było prywatne, że do własności zostały wykupione miasto poprzez opłacenie patrona kościoła parnego przez onego hrabiego. Mniej więcej, żeby tak już jak gdyby dalej troszeczkę sięgnąć, no to pierwsze inwestycje, które powstały w mieście, to na pewno pierwsza była gazyfikacja. W 1900 roku powstała gazownia opalana węglem koksującym, który potem służył do rozprowadzania gazu po mieście. Następnym etapem, a jeszcze przedtem, pierwszym etapem jak gdyby dotarcia techniki była linia kolejowa, która była zbudowana w 1879 roku. Była to linia jednotorowa i to nieprawda. Potem po jakimś czasie dobudowano drugi tor. Dzisiaj mamy nadal japońską linię jednotorową. Elektryfikacja nastąpiła chociażby w 1913 roku. I tak jak gdyby na początkach, w pierwszych dekadach, chociaż liczyła około 5 tysięcy mieszkańców.
tu jak gdyby też zachodziły różne zmiany nazwy miasta. I to odbiło się, a szczególnie widać do dzisiaj ślady tego na wyrobach fabryki fajansu. I tu jest błąd, który właściwie jak gdyby historycznie został popełniony w latach 70. XX wieku, dokładnie w 1977, ponieważ chodzi o zaszczycił pierwszy sekretarz Gierek. Więc w związku z tym, co robimy w naszych zakładach? Jak tu przyjechał, że on mógł przyjechać w 123. rocznicę czy drugą rocznicę powstania? Nie, my robimy szybko z tego, że on przyjechał, że to jest 125. rocznica. I w związku z tym do dzisiaj, a ponieważ to są koszty szalone, nikt na to nie zwrócił uwagi, na stemplach do dzisiaj panujących w zakładzie jest data powstania 1852 rok. Prelekcja i wykład przez wszystkich uczestników ocenione zostały niesłychanie wysoko. My już dzisiaj z niecierpliwością czekamy na kolejne kulturalne przedsięwzięcie w ramach tego projektu, realizowanego m.in. w tym miejscu. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy mieli niesłychaną okazję zapoznać się z wyjątkowymi wyrobami chodzieskiej porcelany. Oby takich spotkań było jak najwięcej. Okazuje się, że chodziecka porcelana już niebawem może być tylko na kartach historii. Oby oczywiście w dalszym ciągu o Chodzieży mówiono, że jest to stolica porcelany nie tylko w regionie, ale także i w całym kraju. Zapraszam Państwa teraz na relację ze spotkania wiejskiego, które odbywało się na terenie miasta i gminy Szamocin, a dokładnie w sołectwie Szamoty. W historii naszego programu to chyba pierwsza taka relacja. Uznaliśmy jednak, że warto poświęcić kilkanaście minut uwagi problemom, którymi na co dzień żyją mieszkańcy wsi powiatu chodzieskiego. Po raz pierwszy, panie burmistrzu, panoramie chodzieskiej, chcemy naszym telewidzom przybliżyć ideę spotkań wiejskich, takich zebrań, które chyba podpowiadają lokalnym samorządowcom dużo, prawda? Tak. Jest to okazja do spotkania się z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Na tych spotkaniach generalnie przedstawiamy sprawy, które miały miejsce w zeszłym roku, opowiadamy, co udało nam się zrobić, co udało nam się osiągnąć, z jakimi problemami żeśmy się borykali i również mówimy o planach na rok bieżący. Też mówimy, jakie plany budżetowe chcemy realizować, jakie działania, jakie nowe wyzwania realizujemy, a z drugiej strony również też wsłuchujemy się w te głosy, o których mówią mieszkańcy, bowiem to jest cenny dopływ informacji, bo samorząd to nie tylko praca za biurkiem, ale to praca z ludźmi, ponieważ to ludzie stanowią samorząd i dzięki im, ich inicjatywom możemy pewne rzeczy realizować. Ustawa o samorządzie terytorialnym określa sołectwa jako organy pomocnicze lokalnej władzy. Proszę nam powiedzieć, panie burmistrzu, w takim razie, jak wygląda kadencyjność sołecka, bo to także ciekawy temat, temat, który nie wszystkim jest znany. Tak, sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i dysponuje również swoimi organami. To jest sołtysem, radą sołecką, a największą władzą we wsi jest zebranie wiejskie. Kadencja Rady Sołeckiej, kadencja sołtysa trwa też 4 lata, z tym, że statut naszej gminy stanowi, że w ciągu 3 miesięcy od ukonstytuowania się nowo wybranej rady zwołuje się zebrania wiejskie i tak właśnie się zawsze odbywa. Na jaką pomoc liczyć może burmistrz, wójt danej gminy, myśląc o pracy sołtysa? Właściwie sołtys jest w bardzo trudnej roli. Jest między młotem i kowadłem. On jest pasem transmisyjnych spraw wiejskich do gminy i z gminy na wieś. Tak więc jest to trudne wyzwanie, jest to trudna praca. Czasami niektórym się wydaje, że to jest bardzo fajna praca, bo sołtys jest, jak to Pawlak powiedział, wysoko na urzędzie, a za nic nie odpowiada, ale to jest nieprawda. Sołtys zbiera podatki, sołtys zbiera opłatę śmieciową, sołtys organizuje zebrania wiejskie. Sołtys również organizuje zebrania, które dotyczą podziału funduszu sołeckiego. Burmistrz miasta i gminy Szamocin Eugeniusz Kucner chyba może być spokojny o przebieg tych zebrań, tak wydaje nam się, wydaje także nam pewnie, także naszym telewidzom. Myślimy tutaj o wszystkich salach wiejskich, które prezentowaliśmy już w panoramie chodzieckiej. Cóż chcieć więcej, panie burmistrzu? To znaczy się, w gminach jest zawsze sporo do zrobienia, bo nigdy nie było tak, że wszystko już żeśmy zrobili. Jak zrobiliśmy drogę, to pozostaje chodnik. Jak zrobimy chodnik, to zostają przejścia.
przejścia dla pieszych. Jak zrobimy przejścia dla pieszych, to znów trzeba zrobić kanalizację. I tak wciąż coś. Naszą kamerą w takim spotkaniu bierzemy udział po raz pierwszy. Ciekaw jestem, jak to dzisiejsze zebranie będzie wyglądało. Pewnie rozpocznie się już za kilka chwil. Za możliwość tej rozmowy bardzo dziękuję. Proszę bardzo, ja też jestem ciekaw, jak to, bo jeszcze nie odbywaliśmy zebrania wiejskiego razem z kamerą telewizyjną. Czym żyją mieszkańcy wsi? Jakie mają problemy na co dzień? W dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej już za kilka chwil, bez komentarza, zrelacjonujemy dla Państwa jedno z wiejskich spotkań na terenie miasta i gminy Szamocin. Okazuje się, że problemów, tych codziennych i tych związanych z rozwojem sołectwa, nie brakuje. Witam serdecznie mieszkańców Szamot i Borówek, naszego sołectwa Szamoty. Chciałabym serdecznie powitać pana burmistrza, pana starostę i pana sekretarza oraz zaproszonych gości. W tym roku myślę, że poprzedni rok bynajmniej dla naszego sołectwa był bardzo obfity. Mam na myśli nową drogę, świetlicę i jeszcze jedna inwestycja przed nami. Także myślę, że w tym roku zostanie ona zrealizowana do końca. W tej kwestii może pan burmistrz się wypowie więcej na ten temat i przytoczy jakieś bardziej szczegóły. Także oddaję głos panu burmistrzowi. Proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak zawsze w tym czasie organizujemy zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach, na których omawiamy sprawy związane z realizacją budżetu za rok miniony. Mówimy również o podatkach na rok bieżący, o zadaniach budżetowych na rok bieżący i tutaj rozmawiamy sobie o naszych wspólnych problemach dotyczących szczególnie tego sołectwa. Już odbyliśmy kilka zebrań, jest to drugi tydzień zebrań, także sukcesywnie przechodzimy przez całą gminę i przedstawiamy te sprawy. Otóż, proszę Państwa, rok miniony był rokiem trudnym, aczkolwiek muszę powiedzieć, mimo wszystko dla budżetu gminy Szamocin był dosyć udanym rokiem, bowiem zaczynaliśmy ten rok z deficytem budżetowym na poziomie 750 milionów złotych. Skończyliśmy go jednak nadwyżką na poziomie 300 tysięcy złotych. Otworzyliśmy nowe przedszkole w Lipiej Górze. Też pamiętacie Państwo szczególnie te informacje prasowe, medialne, które dotyczyły jakby rozmów z mieszkańcami, jakby dyskusji na temat przyszłości przedszkola w Lipiej Górze, czy ono będzie w tym budynku, czy w tamtym budynku, czy ono będzie rozwijane, czy ono będzie utrzymywane. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne i to przedszkole w Lipiej Górze żeśmy rozbudowali, powiększając o jeszcze jeden oddział, także dzieci tamtej części gminy również mogą, rodzice tamtej części gminy również mogą posyłać dzieci do przedszkola nowoczesnego. Muszę powiedzieć tak, że zeszły rok był rokiem jakby takim rewolucyjnym w tej oświacie przedszkolnej, bowiem zmieniły się zasady finansowania, zmieniły się zasady odpłatności rodziców. Muszę powiedzieć, że u nas w naszych przedszkolach wielkiej zmiany poza obniżeniem stawek nie było. Jak prowadziliśmy zajęcia dodatkowe dla dzieci, tak prowadzimy zajęcia dodatkowe, a więc są to zajęcia nieodpłatne, przez rodzice nie płacą za te zajęcia. One są w ramach programu realizowane i myślę, że tutaj tym tematem możemy się pochwalić. Ja nieraz czytałem w gazecie, że są gminy, nawet w naszym powiecie, których nie stać na prowadzenie zajęć dodatkowych. My te zajęcia dodatkowe żeśmy prowadzili i w przedszkolu w Szamocinie, i w przedszkolu w Lipiej Górze. Również, jak już mówiłem, rok był trudny. Musieliśmy zrealizować założone zadania inwestycyjne. Między innymi one również dotyczyły tego sołectwa, bo mieliśmy dwa takie zadania. Jedno zadanie tutaj było największym zadaniem inwestycyjnym w naszej gminie, a więc budowa drogi gminnej łącząca ulicę Tartaczną z drogą 190, a więc tak zwany w ramach programu poprawy sieci dróg lokalnych udało nam się pozyskać środki na tak długo oczekiwaną inwestycję. Kiedyś na początku
tej kadencji padło pytanie, kiedy ta droga będzie zrealizowana. Trudno czasami jest powiedzieć dokładną datę, czy to będzie 2011, 2012 czy 2015 rok. Wszystko zależy od środków, jakimi możemy dysponować. I tak się złożyło, że w roku minionym udało nam się pozyskać dwa dodatkowe źródła dofinansowania tego przedsięwzięcia, mianowicie z Rządu Narodowego Programu Poprawy Sieci Dróg Lokalnych 50% i również udało nam się pozyskać ponad 30% z programu również krajowego pod tytułem Ochrona Gruntów Rolnych i Leśnych. I te dwa źródła finansowania pozwoliły na to, że niezbyt dużym wydatkowaniem pieniędzy pochodzących z państwa podatków udało się tą potrzebną drogę zrealizować. Było to dość spore przedsięwzięcie, dlatego też nie porywaliśmy się na nie tak z motyką na słońce, ponieważ trzeba było się przygotować. Trzeba było przede wszystkim pozyskać środki, ale przede wszystkim trzeba było je zrealizować. Trochę się przedłużyła realizacja tej inwestycji, bo ona mogła być w lipcu ukończona. No tak się złożyło, że ja się śmieję, że przysłowiowy piorun zepsuł cały proces inwestycyjny, ponieważ faktem jest, że w wyniku tych dosyć ostrych nawałnic, jakie miały miejsce w lipcu, w mieszalnię asfaltu naprawdę uderzył piorun, tak się poważne uszkodzenia poczyniły i dlatego też te roboty były wstrzymane. Ale zgodnie z terminem udało nam się zrealizować i myślę, że ta droga teraz państwu służy. Również ten temat, który zrealizowaliśmy wspólnie w kilku miejscowościach, bo to była realizacja świetlic wiejskich w pięciu miejscowościach, w Nowym Dworze, w Lipie, Swobodzie, Jaktorowie i Szamotach, doprowadził do tego, że naprawdę mamy świetlice, do których można zaprosić ludzi, powiem, ze świata. Tutaj akurat państwo gościliście, no, wykorzystaliśmy tą okazję, że z okazji Święta Narodowego była delegacja włoska. Mogliśmy, że tak powiem, zaprosić tych ludzi, pokazać, że mamy taką świetlicę, że są tutaj wszystkie i kuchnia, i sanitariaty, jest miejsce, gdzie możemy się spotkać, jest miejsce, gdzie młodzież może pograć w ping-ponga. W zeszłym roku niestety nie udało nam się zrealizować tak prostej, jakby wydawałoby się, inwestycji, jakim była budowa chodnika tutaj wzdłuż drogi wojewódzkiej. Trochę pozmieniały się władze w Poznaniu i o ile nie mieliśmy problemów większych z realizowaniem tego przedsięwzięcia, czy tak podobnego przedsięwzięcia w Lipie, bo tam również z Funduszu Sołeckiego został zakupiony materiał. Zarząd Dróg Wojewódzkich miał tylko stronę formalną wziąć na siebie. To tutaj w Lipiej Górze, w Szamotach, pojawiły się problemy. A że jest za wąsko, a że nie będzie gdzie odwodnić, a że nie będzie miejsca na poszerzenie tej drogi. Nie wiem, ale ja akurat tutaj myślę, że my się nie doczekamy czasów, kiedy ta droga będzie poszerzona, a miejsce na chodnik jest bardzo duże. W związku z tym jest wiele miejsca na ten chodnik, są wydzielone działki. I dlatego zaprosiliśmy kierownika ze Złotowa, żeby pokazać mu naocznie, żeby zobaczył nie tylko za biurka, ale żeby zobaczył faktycznie, jak wygląda w terenie. I faktycznie w miejscu najniższym jest studzienka i jest przepust pod drogą i jest możliwość odprowadzenia wody, bo przecież tam jest studzienka zrobiona, tam niedaleko sklepu i ta woda jest odprowadzana. Również jest tyle miejsca, że ten chodnik można zrobić. Tam na końcu koło akurat pana Łady, jest akurat troszeczkę wąsko, bo są ze schody, ale jeżeli się go odpowiednio podniesie, to ucieka jeden stopień i właściwie chodnik jest standardowy i nie ma problemu. Także ja wczoraj akurat dzwoniłem do nowego dyrektora, bo tak się właśnie zmieniły władze. Jest nowy dyrektor, który zajmuje się tym tematem i postanowiliśmy wrócić do tematu. Ja już w zeszłym roku przekazałem mapę i dokumentację z wrysowanym chodnikiem, także chcemy tak, żeby na kwietnia te sprawy formalne, zgłoszeniowe były załatwione, żeby zaraz wiosną z tym tematem ruszyć. Teraz budżet roku 2014. Budżet to są dochody własne i dotacje oraz subwencje. My akurat
postanowiliśmy, że w roku 2014 nie będziemy podnosili stawek podatkowych. Nie zwiększą się stawki podatku od nieruchomości, nie zwiększą się stawki podatku od środków transportowych i nie zwiększy się podatek rolny. One zostają utrzymane na poziomie podatku z roku 2013. Taką przyjęliśmy już bardzo dawno temu zasadę, że podatki wzrastają o wskaźnik inflacyjny i ten wskaźnik inflacyjny właściwie powodował dość dużo pracy, mało zysku i mówimy, że gmina w jakiś sposób może z bardziej rozważną gospodarką budżetową poradzi sobie bez konieczności podnoszenia tych stawek podatkowych. Bo to zawsze każdego denerwuje, że wciąż ten podatek rośnie. Po raz któryś już w tej naszej historii samorządowej, bodajże trzeci, nie podnieśliśmy stawek podatkowych i myślę, że to akurat będzie spotka się z Państwa zadowoleniem. Również był taki projekt, bo kiedy wprowadzaliśmy tą rewolucję śmieciową, to też jest quasi podatek, tak zwany podatek śmieciowy. Mówiłem na zebraniach wiejskich, że jeżeli nasze szacunki będą zawyżone, przeszacowane, będziemy chcieli obniżyć stawkę podatku tego śmieciowego, czyli opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nawet był przygotowany projekt uchwały, było wpisane to do porządku obrad. Niestety nie zawinione przez gminę, nastąpił wzrost opłat na wysypisku śmieci w Kopaszynie dosyć mocno, bo wzrosło to o ponad 30%. Stąd też niestety musieliśmy się wycofać z tej podwyżki, ponieważ no, wtedy by nam zabrakło środków, ale dokonaliśmy takiej zmiany w sposobie uiszczania tej opłaty. Dotychczas było tak, że opłata była uiszczana kwartalnie, tak jak podatek od nieruchomości. Oczywiście mówiliśmy, że każdy może płacić wcześniej, znaczy się co miesiąc, ale to powodowało też spory bałagan i takie zamieszanie i do końca nie było to zgodne z prawem. Bo podatku nie można, świadczeń publicznych nie można płacić z góry, zawsze musi być zapłacony po okresie, za który on się należy. Stąd też doprowadziliśmy, zresztą takie były głosy mieszkańców, żeby opłata śmieciowa była uiszczana co miesiąc i termin płatności przypada zawsze na miesiąc następny. Czyli jeżeli mamy teraz miesiąc luty, to w lutym możemy płacić za styczeń. W marcu będziemy płacili za luty. W kwietniu będziemy płacili za marzec. Także opłata śmieciowa jest zawsze uiszczana. Oczywiście jak ktoś wcześniej zapłaci, to nie jest z tego powodu karany w żadnym wypadku, ale po prostu taka jest zasada i tak jest prawidłowo. W dalszym ciągu można tę opłatę uiszczać u sołtysa, można uiszczać w kasie urzędu i można uiszczać za pośrednictwem systemu informatycznego. Zadania, jakie chcemy realizować, są mimo wszystko, że ten budżet nie zakłada wzrostu stawek podatkowych, są dosyć ambitne, bo na inwestycje przeznaczamy 4 miliony 100 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy. Chcę podkreślić, bo miał być to taki rok w miarę spokojny. I takie zadania, które przyjęliśmy, takie większe zadania, które przyjęliśmy do realizacji, to budowa kolektora sanitarnego Szamocin Atanazyn. To będzie największe przedsięwzięcie, przynajmniej tak nam się wydawało, że to będzie największe przedsięwzięcie. Już nastąpiło otwarcie ofert i wcale stawki ofertowe nie są takie wysokie, na jakie żeśmy szacowali. Są, można powiedzieć, o połowę niższe niż przyjęliśmy do szacowania. Również takim zadaniem dosyć ważnym, dosyć dużym i dosyć kosztownym to będzie budowa drogi przez wieś na Łęczy wzdłuż. Domost tam również pod oknami będzie budowana droga utwardzona, tak żeby jednak ci ludzie też mieli takie jakieś godne warunki. Zresztą teraz już Państwo wiecie, jak nie ma drogi utwardzonej, jaki jest kurz, jaki jest problem z przejazdem. Latem jest kurz, jesienią jest błoto, zimą też jest problem i tak dalej, i tak dalej. I trzecią taką inwestycją, którą chcemy realizować, taką większą, to jest budowa pomostów nad jeziorem Siekiera. Te pomosty, które aktualnie są tam się znajdują, no już właściwie urągają wszelkim warunkom i estetycznym i również, że tak powiem, bezpieczeństwa, ponieważ są to stare pomosty, pozaginane są.
Niektóre deski wymagają wymiany, stąd też podjęliśmy decyzję o budowie nowych pomostów. Te pomosty będą miały nieco inny kształt. Będą, myślę, że bardziej przyjazne, będzie odpowiedni brodzik dla dzieci wydzielony, będą również ogrodzone miejsce dla kąpania i również będą zjeżdżalnie, tak żeby ten teren był dosyć atrakcyjny. Liczymy, że to też spowoduje, że może jakaś większa liczba turystów zawita do Szamocina, a przede wszystkim mieszkańcy Szamocina nie będą wyjeżdżali na inne kąpieliska, szukając dodatkowych atrakcji. No i wczoraj pan starosta, że tak powiem, przywiózł taką wiadomość z konwentu starostów, że również nasze zadanie, które było początkowo w projekcie budżetu, było wpisane, żeśmy wykreślili, to jest budowa drogi na ulicy Ogrodowej, Łąkowej, aż do Atanazyna i Szpitalnej. Została w pierwszym momencie wycofana z budżetu, ponieważ nie załapała się na dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Poprawy Sieci Dróg Lokalnych. Teraz słyszeliście Państwo, że lasy zostały obciążone dodatkową daniną i te pieniądze się znalazły i mam nadzieję, że również w tym roku przystąpimy do realizacji tego przedsięwzięcia. Tak jak również mówiłem, no sporo pieniędzy przeznaczamy na oświatę. Na oświatę przeznaczamy blisko połowę budżetu. Nasz budżet to 24,5 miliona złotych. Po stronie dochodów wydatki 25 milionów 400, a więc tutaj można już zauważyć, że również planujemy deficyt budżetowy na początku roku. Tak to się zdarza, że w momencie, kiedy realizujemy zadania dofinansowane, my najpierw musimy zapłacić, a potem otrzymujemy refundację. Tak było w przypadku świetlic wiejskich, tak było w przypadku przedszkoli i tak jest w przypadku również dróg. Najpierw trzeba zapłacić, potem wniosek o płatność i dopiero potem pieniądze zwracają się. Także tutaj myślę, że też nasze dzieci, czy Państwa dzieci uczęszczają do szkół nowoczesnych, dobrze wyposażonych, z dobrą kadrą. To też daje, że tak powiem, poczucie bezpieczeństwa, że te nasze dzieciaki sobie dalej potem w szkołach ponadgimnazjalnych dosyć dobrze radzą i mają możliwości nie gorsze niż ich rówieśnicy z innych szkół. Tyle może ja. Tutaj korzystając z okazji, że pan starosta zawsze, jak są te zebrania wiejskie, korzysta z tej okazji i też bierze w nich udział. Może bym oddał głos panu staroście, jeżeli pan oczywiście chce powiedzieć. Ja będę mówił krócej niż pan burmistrz, dlatego że te zadania, które realizujemy w starostwie, one jakby są bardziej oddalone od mieszkańców i mają taki bardziej ogólny charakter. Natomiast chciałbym powiedzieć, że zależy mi na tym, żebyście państwo ewentualnie na końcu tego spotkania zadawali pytania i prosili o wyjaśnienie jakichś kwestii, które dotyczą starostwa. Natomiast to, co powiedział pan burmistrz o Schetynówce, to już jest wiadomość stuprocentowa, bo pochodzi z ust pana wojewody, także tutaj się w tym względzie nic nie powinno zmienić. Również powiat będzie realizował jedną drogę w ramach Schetynówek, ale będzie ona na terenie gminy Budzy. Chcę powiedzieć, że powoli już zaczynamy dzielić środki na tak zwane aktywne formy zwalczania bezrobocia. To jest może informacja cenna dla tych, którzy w tej chwili poszukują pracy albo pozostają bez tej pracy. Na ten rok będziemy dysponowali kwotą ponad 6 milionów złotych, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany stażem, pracami w ramach prac interwencyjnych, czy zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych, czy założeniem działalności finansowej, w związku z tym złożeniem wniosku o dofinansowanie działalności, to już można te wnioski oczywiście wszystkie do Powiatowego Urzędu Pracy składać. Bezrobocie w powiecie jest nadal wysokie, to są dane za listopad, prawie 16% bezrobocia, to się przekłada na około 3100 osób pozostających bez pracy, to jednak jest duży problem. Państwo pewnie też tutaj spotykacie się albo przychodzicie do starostwa rejestrować pojazdy samochodowe i czasami możecie trafić na bardzo dużą kolejkę. Od razu Państwu odradzam wizyty w piątki, poniedziałki i czwartki, bo te dni zazwyczaj są takimi dniami, gdzie większość mieszkańców rejestruje pojazdy. Zdarza się, że czasem przyjdzie tak zwany hurtownik,
który rejestruje 10, 15, a czasem 20 pojazdów i wtedy ta kolejka się strasznie wydłuża, czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy się wydłuża. Myślę, że być może już w przyszłym tygodniu ten problem rozwiążemy, dlatego że jedna z pracownic wróciła z urlopu macierzyńskiego. Czekamy w tej chwili na certyfikat, który wydaje wytwórnia papierów wartościowych. Jeżeli ten certyfikat przyjdzie, to uruchomimy osobne stanowisko do obsługi tak zwanych hurtowników, czyli tych, którzy będą mieli powyżej 3 samochodów do rejestracji. Oczywiście, jeżeli to stanowisko będzie wolne, to ono będzie obsługiwało też pojedynczych naszych klientów. To może tyle w takim skrócie z tych najważniejszych informacji, które chciałbym Państwu przekazać. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, wątpliwości, bardzo proszę śmiało pytać, a ja na stan swojej wiedzy, jeżeli będę wiedział, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję. Jeszcze może ja tutaj udzielę sobie po raz kolejny głosu, bo właściwie mówiłem o rzeczach, które sprawiały mi przyjemność, satysfakcję, o tych osiągnięciach, które również dotyczyły tutaj sołectwa Szamoty, ale jest również sprawa trudna, o której powiem za chwilę, ale chcę powiedzieć jeszcze o gospodarce śmieciowej. U nas ta rewolucja śmieciowa właściwie nie miała charakteru rewolucyjnego, ponieważ u nas ten system selektywnej zbiórki odpadowej był wdrażany od wielu lat wcześniej i właściwie nie było większego problemu z wdrożeniem tego systemu. Poza tym tutaj dodatkowo przyjęliśmy ludzi do pracy, dostaliśmy nowe samochody, w związku z tym kilka osób miało utrzymanie i to, że tak powiem, spowodowało, że moje obawy, że właśnie nasi pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej stracą pracę, no były płonne, ale to tylko dlatego, że w porę umieliśmy się do tego tematu przystosować i przygotować. Ale chcę powiedzieć tak, że również pojawiają się problemy z odpadami wielkogabarytowymi. Może tutaj na wioskach jeszcze nie ma problemu, ale pomału one się pojawiają. Będziemy chcieli w kwietniu zrobić zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i wtedy będą stosowne ogłoszenia. I myślę, że tutaj w okolicach zawsze sołtysa czy sklepu to już będzie podane na ogłoszeniu, będzie określona podana godzina i dzień, kiedy będzie można gromadzić te odpady wielkogabarytowe, przyjedzie samochód, przyjadą ludzie, te odpady załadują. Bo wielkogabarytowe odpady typu tapczany, jakieś tam szafy, które no po prostu chcecie Państwo wyrzucić, no nie wystawia się tak, kiedy popadnie, po prostu musi być uzgodniony termin, najbliższy termin będzie to, ta zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie w kwietniu. Jeżeli ktoś będzie miał taki sprzęt, to oczywiście bardzo proszę, żeby go wtedy wystawić i przynieść w odpowiednie miejsce. Nie mylić z odpadami tymi elektrycznymi, bo te elektryczne to już tam właściwie Państwo się przyzwyczailiście i to dosyć sprawnie u nas szło. Także też będzie zbiórka tych elektroodpadów i myślę, że również sobie z tym poradzi. I teraz sprawa, która jest dosyć bulwersująca, myślę szczególnie dla mieszkańców Szamot, to jest podział gminy na okręgi wyborcze. Rada gminy była zobligowana do podjęcia uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze, ponieważ zmienił się kodeks wyborczy, w związku z tym rada powinna taką uchwałę podjąć. I nasza rada oczywiście podjęła taką uchwałę, dzieląc gminę na okręgi wyborcze, tak jak to miało miejsce dotychczas. Bo funkcjonowało to dobrze, ludzie to zaakceptowali, ludzie byli przyzwyczajeni do tych okręgów wyborczych, również do obwodów głosowania byli przyzwyczajeni. No po prostu szło to własnym trybem i nikt się nad tym więcej nie zastanawiał. Wojewódzki Komisarz Wyborczy oprotestował naszą uchwałę, wniósł zastrzeżenie nadzorcze do tej uchwały. Myśmy się odwołali od tego i podzielił gminę na inne okręgi wyborcze, tworząc taką sytuację, że, tak jak on twierdzi, utrzymując normę przedstawicielstwa, zmniejszyła się liczba radnych pochodzących ze wsi, zwiększyła się liczba radnych w mieście. Nasza rada upoważniła mnie, żeby to rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego zaskarżyć, oprotestować i oprotestowaliśmy, zaskarżyliśmy.
Państwowa Komisja Wyborcza przyznała nam rację, uchylając rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, ale Wojewódzki Komisarz Wyborczy uznał, że on wie lepiej, jak gmina powinna być podzielona na okręgi wyborcze, dokonał własnego podziału na okręgi wyborcze. Tu akurat został, że tak powiem, zachowany ten parytet radnych ze wsi i radnych z miasta dotychczasowy, czyli 7 ze wsi, 8 z miasta, bo taka jest różnica w proporcjach mieszkańców miasta i wsi. Ale dokonał takiego, bo w przypadku tam Raczyna i Nałęczy, no to tam jeszcze można dyskutować, w przypadku Atanazyna jeszcze można dyskutować, ale dokonał kuriozalnego podziału, przydziału Szamot do okręgu wyborczego, tworząc okręg wyborczy numer 13, który, w skład którego wchodzą sołectwo Szamoty, Borowo, Jaktorowo i Swoboda. To jeszcze to byłoby... Jest tam nie jest decydowany. Głosowanie wybimy. No, słuchajcie Państwo, to czy Wy pójdziecie, czy nie pójdziecie, to już od Państwa zależy. Można nie iść i wtedy może być tak, jak będzie, bo ja powiem tak, mieliśmy zebranie w Atanazynie i tworzyliście Państwo okręg wyborczy z Atanazyna. I sołtys mówił tak, że zawsze, jak on pamięcią sięga, był radny z Atanazyna, a nie z Szamot. No i mieszkańcy byli przekonani, że jest tak dobrze, że oni nie muszą iść na wybory i będą mieli swojego kandydata i radnego, a niestety nie poszli. Państwo żeście poszli i był radny z Szamot. Dlatego też to nie idziemy, to jest bardzo proste. Spróbujcie Państwo się zorganizować, bo frekwencja wynosi gdzieś na poziomie 60%, 50 do 60% w wyborach samorządowych. Spróbujcie Państwo iść na te wybory w 90% i wtedy naprawdę możecie coś uzyskać, bo Szamoty jest dość dużą wioską, bo do sołectwa należą również Borówki. Na pewno jest większym od Borowa, sołectwem na pewno jest większym od Swobody. Nie umiem powiedzieć, czy od Jaktorowa, ale podejrzewam, że jest równoważny. Także, proszę Państwa, my nie pójdziemy, no to jest Państwa wybór. A ja zawsze mówiłem na każdych wyborach, czy teraz w maju, jak będą wybory do Europarlamentu, to idźcie Państwo do tych wyborów i głosujcie Państwo rozsądnie. Głosujcie nie kierując się, kto głośniej krzyczy. Bo my często lubimy głosować na tego, co głośno krzyczy, na tego, który tam ale im dowalił, a potem się okazuje, że marihuana jest ważniejsza, że nie wiadomo, czy to jest chłop, czy to jest baba. Wszystko jest ważne, tylko nie to, czego Państwo żeście oczekiwali. Ale takich żeśmy wybrali. W związku z tym ja apeluję, żebyście Państwo w tych majowych wyborach, tutaj nie ma żadnej różnicy w podziale i głosujemy tak, jak głosowaliśmy dotychczas. Ale nie, w wyborach to też będzie tak samo. A idziemy głosować, gdzie teraz? Też? No niestety, przepraszam. Wszystkie idą na wybory, zawsze będzie autobus. Ja nie wiem, czy zawsze. Ja już mówiłem do Atanazyna, żeby spróbować napisać petycję do komisarza wyborczego, że on zrobił absurdalny podział. Daleko odstający od rzeczywistości. Jeżeli ta petycja do nas wpłynie, to my ją spróbujemy przesłać dalej. Ale to, że my nie pójdziemy i nic nie zrobimy, to nikomu nic nie da. Przepraszam, na tym chodniku. My jesteśmy wizytówką waszego miasta. I tak nas zostawiacie, stale odpychacie. Gdzie macie taką wioskę jak tu Szamoty? Tu jest tak wygrabione, tu jest tak pięknie. Dlatego ja tam w zarządzie. Co nam potrzeba, panie burmistrzu? Wszystko mamy. Drogę, teraz mamy tak piękną drogę. Komu? Wszyscy z niej korzystamy. Ale pani mówi, że my zostawiamy. To jest teren zarządu dróg wojewódzkich. I bez zgody właściciela my nie możemy. No, czy ja na waszym podwórku mogę swój garaż postawić? No nie mogę. To jest podobna sytuacja. Garaż. Czy ja mogę się wypowiedzieć? Ale tak, no bo to wiesz. A czy już są wolne wnioski, to nie wiem, czy można już głosy podkreślić. Więc tak, Szamoty są piękną wioską. Tak, mamy tutaj przejezdne, tak, szosa jest piękna, wszystko jedzie. To jest nasza
perła tego, szamot. Jest tak czy nie? Mamy tu szkołę, świetlicę, mamy piękną figurę, mamy plac zabaw, piękne jezioro, zieleń tu jest naokoło. No, jest to nasze centrum czy nie? Jest. Jak się z tej strony jedzie i z tej. Teraz nam stawili takie coś tutaj. To jest jakiś powóz do przewożenia bydła czy do czego. Takie białe. Proszę się przyjechać. Nie, proszę się, niech się śmieją. Mnie to nie wchodzi. Ja jestem nie do tego zadowolona. Jedziemy z tej strony, czy idziemy z tej strony. Niech pan burmistrz jutro tam przejedzie. Zobaczy, na jakim tle stoi ta figura i ta szkoła. Na tle tej białej plamy, co tutaj postawiliście, tą budę. To jest garaż. To jest jakiś, nie wiem co to jest. Garaż, ja rozumiem, jest ciemny, brązowy, stoi tam niżej w krzakach, jak jeżeli jest potrzebny, a w tej chwili postawiony, on jest tutaj dalej odsunięty, ale z tej strony jak się jedzie, to widać tą plamę i ta figura zamiast na zieleni, to tej białej plamy się. Albo go pomalować na ciemny kolor, albo żeby się tak nie rzucał w oczy, bo strasznie, jak się z tej strony jedzie, to jest coś strasznego. Pani Kozłowska, ten powie też na ten temat. Jak myśmy na drogę wolną i nam, nikt się nie upomniał, a pani Morku Sołtysem, nikt się nie upomniał tą drogę. Ale czy nam się okna kurzy, tam droga, upomniała się pani o to? Hajmany się starają, to matko pani o drogę, hajmany się starają. Nic pani nie strasznie. Bo tam było dobrze tutaj, nie? Bo mam taką drogę. Nie, nie był ten garaż, no. Nic a tutaj nie miejsca, ale w takim garażu to nie jest garaż, to jest jakieś zwykła przewożenia, czy co to jest? Niech pani nie powołuje do podatku. Jedźcie z tej strony, proszę to zobaczyć. To znaczy się zawsze jest tak. Niech to będzie, albo to ciemne będzie, albo ja. Nie, ale zawsze czy często jest tak, jest, że jest najmniej narażony na krytykę jest ten, który nic nie robi. To jest najmniej narażony. Natomiast czy trzeba przemalowywać, a ja uważam, że wystarczy ładnym bluszczem zasadzić, jeżeli komuś ten biały kolor przeszkadza, jest tyle zieleni, trochę bluszczyku zarośnie i nie będzie widać. Nie róbmy z czegoś, ale nie róbmy, pani Twardowska, nie róbmy z czegoś, gdzie nie ma problemu problem. Problem jest taki, że mamy... Mamy. No ale co prawnikowi kolory? No jedno i drugie. Jednemu się podoba tęcza, jak tutaj powiedziano, a drugiemu się brązowy podoba. No słuchajcie, obsadźmy to bluszczem i nie będziemy dyskutowali. To posadzenie. A płotem. Posadzenie tego bluszczu. Szanowni Państwo, posadzenie tego bluszczu. Trwa krócej niż ta dyskusja na temat tego białego koloru. I to tak jak w naszym Sejmie. Czasami nad niczym dyskutujemy całe dwa tygodnie. Dzisiaj telewizja o niczym nie trąbi, tylko o Trynkiewiczu, jakby w tym kraju nic się nie wydarzyło. I czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, i dlaczego nie wyszedł, i dlaczego nie siedzi, i dlaczego coś. Wszyscy się dziwią, jakby przedtem nie byli w Sejmie, jakby przedtem nie byli ministrami sprawiedliwości. Także zawsze podchodźmy do pewnych rzeczy tam z taką rozwagą. Jeżeli ten kolor nie przeszkadza, damy bluszcz, wiosną się obsadzi, za chwilę się zakrzewi, nie będzie śladu i nie będzie nikomu przeszkadzało i tego. A taki magazynek, no naprawdę na ten sprzęt podręczny jest potrzebny, no bo tutaj nie ma za dużo miejsca. To jest jakaś szopa, jakieś coś postawione. No, jest szopa. Skończmy z tym, ja mam pytanie. Proszę bardzo. Mi się nie podoba, naprawdę to nie jest. A jak zrobicie chodnik kolorowy? To nie zrobimy. Co mnie pan śmieje? Nie zrobimy, tylko będzie z jednej strony. Ciekawe, na rynku postawił taką budę. Panie, piękny mamy rynek, rynek mamy cudowny. Jak pan tam naustawiał takich budków, byłoby to piękne, taka budka by się nadawała, ale na targowisko, tam gdzieś na budowie, ja rozumiem, ale... Takie miejsce, to jest nasze perła, to jest nasze wszystko, tu jest cała zieleń, nawet jezioro było widać. Teraz zapierniczyła ta buda i koniec. Ani tego lustra, tego jeziora nie widać, ani tej zieleni. No naprawdę, niech burmistrz pojedzie zobaczy, jak to wygląda. Mnie to już takie hadziarstwo się nie podoba. Nie wiem, taki gust trzeba mieć. Proszę bardzo, jak całe lato, byśmy, ile tam, 2-3 miesiące, nie? To były ten... No pocypka, bo wiesz, to by trzeba, nie? Powiedzmy, no bo tak trzeba by było, nie? I nikt się nie przejmował, że my mamy białe domy, no tu są tutaj, co mieszkają. Nikt się tym nie przejmował. A ty burmistrz się przejmował? Widzieliśmy to, a co byś nie robił na to zrobić? A to ja.
Pomaluję. Tam jest zalakowane, teraz jest zapchane, tam nie można tego rozebrać. Ja tego nie będę rozbierał, bo to drogowcy mają przeczyścić, bo to jest pod ich drogą. To już jest pełne, tam już woda nie schodzi. Ale to jeszcze, jak tam chodnik będzie robiony, nie, to właśnie tu jego podwórko moje, to będzie niżej jak chodnik zawsze, nie? I tam będzie problem. Tam trzeba będzie, tam będzie zalane i tak samo, żeby pod chodnikiem poszła ta woda do tej studni. Ale chodnik miał być jak drogę, nie? No to czyli podwórko będzie niżej od chodnika, tak? Czyli cała woda, która w tej chwili wypływa do tej studzienki, nie? Będzie na podwórku. Jeżeli nie chce nic robić pod szosą, to niech udrożni ten przepływ, który już jest. Tylko to jest jedno. Ale druga rzecz, dzisiaj nie jest aż taki wielki problem zrobienia przycisku do tej rury odwadniającej, ponieważ dzisiaj jest taki sprzęt, że nie trzeba szosy rozkuwać i nie trzeba asfaltować i tego. Ja myślę, że w tym temacie się spróbujemy dogadać. No i na pewno się dogadamy, jak będziemy rozmawiać, to na pewno. Problem. Ale co oni mówią? Oboje. Po wojnie był bieg, był kamieniami wyłożony. I co? I poszła woda? Poszła. A oni się boją, że podwórze woda. Nie pójdzie woda. Konkretne i rzeczowe, tak w największym skrócie, scharakteryzować można ostatnie spotkanie wiejskie, które odbywało się na terenie, przypomnijmy, sołectwa Szamoty. Z pewnością wszystkim samorządowcom ziemi chodzieskiej moglibyśmy życzyć, aby ich spotkania przebiegały właśnie w taki sposób. Na tym oczywiście zyskują wszyscy mieszkańcy wsi. W dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej jeszcze na kilka chwil pozostajemy na terenie miasta i gminy Szamocin. Tym razem z naszą kamerą przenosimy się do wnętrz hali widowiskowo-sportowej Nowa Konkordia, która funkcjonuje przy szamocińskim zespole szkół. Główny powód tej wizyty to kolejne wielkie przedsięwzięcie artystyczne, które odbywało się w tym miejscu. Dokładnie w niedzielne minione popołudnie wnętrze tej hali odwiedzili wyjątkowi artyści. Tak musimy mówić o kabarecie skeczów męczących. Pielęgniarki się skarżą, że pan je ciągle obraża. Kto? Ja? No. Cię proszę w życiu. Nie. Ja nikomu marnego słowa nie powiedział. Nikomu nie ubliżyłem. Proszę mi nie wciskać dziecka w żół. W życiu nikomu nie ubliżyłem. Kto panu to powiedział? Ta ślepa mi tego brała? Zastrzyka nie umie zrobić. Ona mi nigdy w żyle zostawiła. To jest węflon. Tak, węflon. To węflon. Tak, węflon. Ja wiem, jak wygląda węflon. Tak. A w zeszłym roku na weselu złapałem. Użyłem. Tańczyłem. Panie Adamczyk. Co? To może moich kompetencji też pan nie podważa? Kto? Ja? No. Ja nie podważam pana kompetencji. Nie podważa pan moich kompetencji? Nie podważam pana kompetencji. Proszę, nie podważam pana kompetencji. Co do widzenia. Nie da się podważyć czegoś, co nie śmieje.
Siadam. Pogadamy sobie. Już sobie poszedł. No. Siadam. Ale powiem ci, nie jest dobrze. Wiem, na co jestem chory. Podsłuchałem rozmowę lekarza. Podobno leczą mnie na LFZ. To jest coś najgorszego. I obawiam się, że jeszcze nie wynaleźli na to lekarstwa. Że rano na oddział przywieźli kolesia. Niby ze złamaną ręką. Ale jak powiedział, że na LFZ, to kazali mu przyjść w 2016. Dam spokój. Dam spokój. Dam spokój. Jeszcze się nie otrząsnąłem po tym 11 listopada. Takie piękne mieliśmy obchody. A ty ja słyszałam? Podobno Ruscy zmienili wkład do znicza olimpijskiego. Odkryli, że najlepiej się palą drzwi do ambasady. 12 godzin! I znowu żeśmy im pomogli. Daj mi spokój. Daj mi spokój z tą polską piłką nożną. Bo oni tylko o tym Lewandowskim, że Lewandowski to nie gra w kadrze. O, bo Lewandowski to nie gra w kadrze, bo on nie gra w kadrze. Jak nie gra, gra, widziałem. Daj mi spokój z tą telewizją. Faszerują nas tylko tymi talent show'ami. Ty, ostatnio na oddziale pozwolili nam zrobić sobie takie talent show. Każdy musiał zrobić coś spektakularnego. Czy jak to kto wygrał? Nie ty, pani świeżka i dusza. Drugi był dalej. Przyniósł cynamon i powiedział, że zje 4 łyżki. Ale żeśmy mu nie zaliczyli. Co łyżki zjadł, ale cynamon zostawił. Daj mi spokój. Daj mi spokój, nie opowiadają. Albo to telewizja śniadaniowa. Jak oni tam tematy poruszają? Małżeństwa homoseksualne. Ja nie mam przeciwko. Bardzo proszę. I małżeństwa homoseksualne najbardziej. Tylko, że to jest telewizja śniadaniowa. Nie przyjeżdżają! Nie, a daj spokój. Weź lepiej mi opowiada. No. A ty albo ten TVN. Co oni tam teraz mają? Ta. Perwersyjna bańdzio. Dwa miliony ludzi ogląda jak babeczka w sukni polowej czyści lodówkę. Ja to tego nie oglądam. Źle mi się kojarzy te z białej rękawiczki. Dorośniesz to zrozumiesz. Ty, albo ten Polsat. Ty, ostatni mieli 20-lecie. Jak dla mnie to było 10-lecie. Jak to czemu? Drugie 10 lat to były reklamy. Czy ja się muszę podwyższać z Czubotowi? Proszę o puściśnienie! Zwana, ale to... Proszę o puściśnienie! To co moja żadna, że proszę... Ale o co tu panu chodzi? No? O co mi chodzi? No to... Państwa, on się pyta, o co mi chodzi. Kirek ma wasz związki zawodowe, rozpoczynamy strajk generalny w naszym zakładzie. Tak jest! Mównica! Dobra bez mównicy! I podwyższenie! Żydę, proszę bardzo, jest. No. Dobra, proszę państwa! Na początku chciałbym sprecyzować nasze żądania. Proszę państwa, żądamy Tak. 4 bułki, masło, jaja, duże. Przepraszam bardzo, to nie ta kartka. Także, proszę państwa, żądamy tak. Zakładam to rozczytanie. Przecież to ty pisałeś. Ale po kieliszku pisałem. Kiedy kupiłeś się przed takim ważnym dniem? Dobra, zapomniemy okularów. Lepiej?
obiecanki. Proszę Państwa, do tej pory otrzymywaliśmy tylko obiecanki. Tak. Nadeszła pora na czacanki! Marek, czy ty chcesz, żebym ja był babą? Ale to jest formalne, że wchodzimy, wychodzimy. No. Marek, ja mam być babą? Ja? Samie, że alfa! Ja mam być babą? Człowiek, ja jestem tak męski, że byłem inspiracją dla Kai, kiedy pisała testosteron. Nigdy w życiu nie będę babą. Nie namawiam, nie, nie będę. Ja mówię raz, nie, to znaczy nie, Marek, nie będę. Koniec kropka, zapadła, wiesz, żadnego gadania tu nie ma. Ale jak ja wiem, nie pukaj mnie, szczególnie od tyłu, wiesz, że tego nie umiem. Wiem. Nieważne, nie będę mogła, pojdziemy się. Koniec kropka, Marek, naprawdę. Postawię się flaszkę. Dobra. Super. No. Lądza! A pani? Pani Buniu? Co? Jakoś tak nam ucichła. Proszę pana, bo jestem w szoku. Ja pierwszy raz w życiu pod dachem stoję. Jakaś przemoc w rodzinie? Nie! Tak! 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 Nie! I tak! To jest taka przemoc? To jest dopiero gra wstępna! To pani go pije? Słyszałeś gnoju o równouprawnieniu? Tak, ja jestem taką feministką, że nawet sika na stojąco. Chodź tu, to zmierzę się te poślady. Chodź, chyba jak nie się nie zrobisz, nie uciekł. Chyba, że to... Jak dobrze, przecież ona mnie zamienię, znowu wróciłem do domu bez pieniędzy. To chyba ciebie. Ja do domu z pustymi rękami nie wracam. No. Zaledwie kilka chwil po wielkim kabaretowym koncercie we wnętrzach hali widowiskowo-sportowej Nowa Concordia. Co prawda nie ma już tu dzisiaj z nami wielu osób, ale były one przed kilkoma chwilami. Chyba wielki sukces dla kabaretowych artystów. Cóż, wiele mówić o kabarecie sketchów męczących. Dzisiaj to chyba jeden z najbardziej popularnych kabaretów. Jak bawiliście się w Szamocinie i czy ta frekwencja nie była dla was zaskoczeniem? Ja powiem szczerze, że byłem pod wielkim wrażeniem, jak publiczność reaguje na nasze żarty. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, że zdążyłeś zadać 16 pytań w minutę, naprawdę. I w takim ładnym stylu. Na jednym wdechu. Dokładnie. On teraz dopiero oddycha, to jest profesjonalista. Jak do tej pory czterech artystów wyjątkowego kabaretu, sketchów męczących, cóż, może już niebawem pięciu, może to ja do was dołączę. Artyści, właściwie nasi goście cały czas czekają i proszą. Nie aż taki wyjątkowy. Cóż, to po chwili tej refleksji musiałem zejść na ziemię. Burmistrz miasta i gminy Szamocin dzisiaj Eugeniusz Kucner wspólnie z nami. Znakomicie ten koncert kabaretowy wpisuje się, panie burmistrzu, w ten wyjątkowy jubileusz, który obchodzimy przecież w tym roku, prawda? Oczywiście. Jubileusz jest wyjątkowy, ale też artyści przyczyniają się do tego, żeby oprawa tego jubileuszu była godna i godna właśnie tego jubileuszu 650-lecia. Chciałem powiedzieć, że my też obchodzimy jubileusz 10-lecia. Razem więc... 660. Jest szacunek. 60, okay. Więc jakby... I trzeba to święto uczcić i świętować. Tak. I to się wszystko zgadza, także klucz doboru artystów, teraz nam się wyjaśniło. No a teraz trzeba uczcić, także... Żałujcie, że nie śpicie, żałujcie panowie, że nie śpicie w Szamocinie, bo wtedy jubileusz byłby godny. Przypieczętowany. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować, bardzo nam miło i sympatycznie się tutaj występowało. Zresztą... I ładna ta hala. Tak, ładna hala i przede wszystkim to, co najważniejsze dla artystów, wypełniona po brzegi. Publiczność dopisała. Dopisała publiczność.
publiczność dopisała bardzo, bardzo dobrze, sądząc po reakcjach się bawiła, ale to już z publiczności trzeba pytać, musicie zrobić taką sondę uliczną i kto był i zapytać. Spokojnie możesz, wiesz, zapytać 200 osób naraz na jednym wdechu, jak się bawili i wtedy będziemy wiedzieli, czy było faktycznie dobrze, jak dla nas. Super. Chętnie wrócimy. Jak do tej pory, panie dyrektorze, słyszeliśmy tylko o kieleckich scyzorykach. Okazuje się, że Kielce mają o wiele więcej do zaoferowania. Ja byłem na wakacjach w Świętej Katarzynie, to jest bardzo blisko to są ich tereny. Wielu ludzi poznałem, fajnych ludzi i myślę, że chyba to nie jest ostatnie nasze spotkanie, ale zobaczymy i oni są... myślę, że na pewno, ale no ze spokojem myślę o innych kabaretach także. Już niebawem, 9 marca mamy zwarywany posterunek wielu aktorów znanych 28 lutego już Biesiada Śląska, no myślę, że już pełna sala jest. No i 650-lecie miasta Szamocin, Dni Szamocina. No, nie zdradzę tutaj tajemnicy. Jedna z tajemnic to myślę, że czekają ludzie i jak się dowiedzą, co uda nam się załatwić i uda nam się z menadżerami załatwić, to będzie hit. I Queen w pełnym składzie będzie. Hit. I Bednarek. O, właśnie, widzi pan, też pan trafił w Bednarka, bo ankieta była i Bednarek też był i młodzież chce Bednarka, ale zobaczymy na razie wstępne rozmowy, Bednarek, zobaczymy co będzie. Queen będzie, jeszcze nie wiadomo. W takim razie, panowie, specjalne pozdrowienia dla mieszkańców nie tylko ziemi szamocińskiej, ale także ziemi chodzieskiej, bo ten program emitujemy w całym powiecie. Specjalne pozdrowienia. Tak, bardzo pozdrawiamy, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie ostatni raz tutaj jesteśmy i bardzo jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy zgromadzili się tutaj tak licznie. Kochajcie się. Kochajcie się. I nas kochajcie. Bo walentynki były właśnie niedawno. To jeszcze się może zdążyć je pokochać na walentynki. Do następnego razu. Panom dziękujemy. Dziękujemy również. Kochajmy się. Mam nadzieję, że relacją z Szamocina wprowadziliśmy Państwa w znakomity piątkowy, weekendowy nastrój. Życzymy wszelkiej pomyślności na najbliższe dni i przypominamy, że kolejne wydanie Panoramy Chodzieckiej już za tydzień. Rozpoczynamy punktualnie o godzinie 21 w kolejny piątek. Do widzenia i do usłyszenia.